Taką mamy piękną panoramę z okna. Panoramę Tatr? Też. Tylko nie widać teraz. To jest mgła. Ho, Borys, ho! Aura jest wyjątkowo jak co roku. Fantastyczna pogoda, słońce, uśmiechy na twarzach, krótkie rękawki, krótkie spodenki. Idziemy do kina. Ktoś ma wolne ręce, tylko ja widzę. Borys, weź to odłóż i weź się za robotę. Generalnie najpierw możemy przygotować stanowisko do... Mamy takie. Do wydawania. Tak. To jest moje nowe biuro, czyli szatnia. Teraz są numerki, jak najbardziej. To jest moje stanowisko. Poproszę hasło na dziś. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan teraz zrobi? Panie prezesie, melduję wykonanie zdania. Zobacz, to jest jedwab, który jest przystosowany prosto do każdej, z Bangladeszu. Każdej pogody. Da radę. Best quality, my friend. Czemu mi nie działa laptop? Nie działa. Wejściówki znikają, że aż furkocze. Ludzie tutaj wykorzystują wszystkie swoje sposoby, żeby nas przekonać, że potrzebują tych wejściówek 50, a nie dwie. Ale jesteśmy nieugięte. Ja dzisiaj wyjątkowo nieugięta jestem. Irmina tak dba o swoje, o bezpieczeństwo swoich danych, że sama sobie zainstalowała czytnik odcisków palca w iPhone'ie. To jest nasze kino. I to jest kino, w którym pierwszy raz zobaczyłem Matrixa. Dawno temu. Jak będę potem, tylko porobią sobie zdjęcia, już tu będę. Dobra? Złota ryba stoi na najwyższej półce. Pięknie wygląda. Bardzo ładnie. Ale w piwnicy. Gadałoby się, ja lubię gadać. Do zobaczenia. Szerokiej drogi. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Powiedz mi, jak wrażenia po pierwszym dniu festiwalowym? Wrażenia trochę, jestem niewyspany. Jak tak będziesz trzymał ten parasol, to wpadniemy pod autobus. Nie wiesz nigdy, kobiecie. Dobrą radę ci dam. To są plotki i pomówienia. Tutaj przechodzimy, tędy. Idziemy na czerwonym, myślicie? Dobra, o kurde. Kto się wytnie, to się wytnie. NYPD, uwaga! No. Co ty właściwie robisz na tym festiwalu? Bardzo cieszę, że... Znaczy ja mam permanentne przerwy w pracy. To jest... Dzisiejszy dzień był jedną wielką przerwą w pracy. Ale wszystko w porządku. Bardzo super. Cieszę się, że super. Ja też się cieszę. Że super. Że jest super. Jest super. Jest w ogóle super i w związku z tym ja się bardzo cieszę i jest super. Nie rozumiem, dlaczego to piwo nazywa się Terence, skoro Terence i Filip byli z Kanady. Jestem teraz na najlepszej imprezie na świecie. Najpierw bawiłem się telefonem i przeczytałem wszystkie posty na Facebooku, a teraz siedzę sobie na laptopie. Jest super. Jacek się kąpi. Dzisiaj był bardzo intensywny dzień i tak naprawdę w momencie, kiedy robię zdjęcia, ciężko mi jest nagrywać film. Znaczy nie robię tego. Tak jak mówiłem wczoraj, obejrzałem sobie moje córki krowy. Trochę się zauroczyłem tym filmem, ale to może dlatego też, że był Marian Dziędziel i jakby on pogłębił odbiór tego filmu. To jest film o tym, jak nie chcemy się pogodzić z rzeczywistością. Z taką bardzo smutną rzeczywistością oraz o tym, jak uciekamy od niej, kiedy ta smutna rzeczywistość nadchodzi. I ten film opowiada o tym na wielu warstwach. Ale dopiero jak pan Marian nam trochę więcej opowiedział o tym, jak wyglądała praca na planie, to ja poczułem, że ten film rzeczywiście mocno na mnie działa. I zastanawiam się, gdyby tego nie było, nie było tego dodatkowego bodźca, czy on by mi się tak bardzo podobał, bo obejrzałem go całego i dopiero trochę później przyszły te uniesienia. Za to jutro jedziemy z Zuzą do TVP Katowice. Zuza ma tam wywiad. Ja jadę tak naprawdę się trochę poopierdzielać
i nakręcić. Może uda mi się coś nakręcić z środka. Patrzę, tam mają ochronę. No to nie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć.